Zapraszamy Państwa na spacer z historią Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi już z 1245 roku. Wieś znana była wtedy pod nazwą Adelingsdorf. Przez długie wieki zamieszkiwały ją bogate szlacheckie rodziny, co widać po istniejącej zabudowie pałacowo-folwarcznej. W okresie reformacji Zagrodno stało się silnym ośrodkiem protestantyzmu. W latach 1536-63 tutejszą gminę objął uczeń Lutra Paul Lemberg. W centralnej części miejscowości znajduje się kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla. Powstał on pod koniec XVIII wieku w miejscu pierwotnej gotyckiej budowli, którą spalono podczas wojny 30-letniej w roku 1633. Bogate rody zamieszkujące Zagrodno nie szczędziły środków na budowę świątyni. Kościół zaprojektował Karl Gotthard Langhans. Był to najwybitniejszy niemiecki architekt klasycystyczny, znany z realizacji w Berlinie, Wrocławiu i na Śląsku. Był autorem słynnej bramy brandenburskiej. Na tle wyjątkowego dorobku, jaki zostawił po sobie, zaprojektowany kościół budzi szczególne uznanie. Świątynia znajduje się w podręcznikach architektury, jako przykład wspaniałej budowli klasycystycznej. Zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów spowodowało, że okazała i reprezentacyjna budowla do dzisiaj robi ogromne wrażenie na wiernych, miłośnikach architektury i historii sztuki. Kościół zwraca uwagę rozczłonkowaną bryłą i odmiennym od innych świątyń ukształtowaniem wieży. Ta murowana, jednonawowa budowla zbudowana jest na planie greckiego krzyża, który ma wszystkie cztery ramiona równe, w odróżnieniu od krzyża rzymskiego o wydłużonej belce pionowej. Kościół przykrywa mansardowy dach, część środkowa przykryta jest wypłaszczoną kopułą. Wejście do wnętrza prowadzi przez wieżę. Jasne, piękne wnętrze z subtelnymi złoceniami stwarza wrażenie harmonii i spokoju. Centralnie ukształtowaną nawę obiegają trzy kondygnacyjne, wygięte w łagodne łuki empory, które w przyziemiu wsparte są na kwadratowych filarach, a wyżej przechodzą w dwukondygnacyjne kolumny z kompozytowymi złoconymi głowicami. Balkony ozdobiono półtralkami. W empory wkomponowany jest ołtarz główny i ciekawa, oryginalna ambona z motywem egzotycznego drzewa palmowego, tworzącego jej podparcie. Duże łukowe okna dostarczają sporo światła. To jeden z najjaśniejszych i najpiękniejszych kościołów na Dolnym Śląsku. Warto też zwrócić uwagę, że w kościele nie ma tradycyjnego podziału przestrzeni sakralnej. Zamiast naw zaprojektowane zostało salowe wnętrze bez wyraźnego wydzielonego prezbiterium. Wnętrze jest obszerne i majestatyczne, co sprawia, że wywiera niezwykłe wrażenie. Rozbudowany ołtarz główny pochodzi z XVIII wieku. Znajdują się tam obrazy patronów świątyni, Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Chrystusa Króla. Na uwagę zasługują odrestaurowane i piękne zabytkowe organy. Instrument wybudowany został w 1818 roku przez Samuela Meinerta z Jeleniej Góry. W okresie powojennym organy były w bardzo złym stanie, zaniedbane i częściowo zdekompletowane. Przez kolejne lata przechodziły poszczególne etapy rewitalizacji, która doprowadziła do ich pełnej sprawności technicznej, brzmieniowej i artystycznej. Dziś stanowią oprawę muzyczną podczas mszy, ale również odbywają się tu koncerty muzyki organowej uznanych artystów. Wyjątkowa i oryginalna jest marmurowa kropielnica z ornamentami w antycznym stylu, wzorowana na sztuce starożytnego Rzymu i Grecji. Najstarszymi elementami, przeniesionymi z dawnej zniszczonej gotyckiej świątyni, są znajdujące się w kruchcie pod wieżą renesansowa chrzcielnica z 1522 roku, której trzon pokrywa dekoracyjna inskrypcja, oraz wiszące nad nią serca pierwszych kościelnych dzwonów, które nie dotrwały do naszych czasów. W bezpośrednim otoczeniu kościoła znajduje się dawny cmentarz, założony już w XIV wieku.
Przed II wojną światową służył w społeczności protestanckiej. Do czasów współczesnych przetrwała klasycystyczna kaplica grobowa należąca do rodziny von Reibnitz, pochodząca z końca XVIII wieku. Wewnątrz znajdują się dwa kamienne sarkofagi. Jeden należy do zmarłego w 1800 roku Christiana Wilhelma von Reibnitz, drugi do jego żony. Na cmentarzu zachował się szereg nagrobków oraz epitafiów dawnych mieszkańców Zagrodna. Uwagę zwraca nagrobek rodziny von Schweinitz, zwieńczony postacią płaczącej kobiety oraz najstarszy, renesansowy nagrobek całopostaciowy dziecka z rodziny Geisler, zmarłego pod koniec XVI wieku. Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy to miejsce warte zobaczenia, obowiązkowy punkt do zwiedzania dla miłośników historii, architektury czy historii sztuki. To miejsce, gdzie przeszłość splata się w jedną całość z teraźniejszością. Warto byśmy zadbali również o jego przyszłość.